Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku, a dzisiaj nieco komentarza nad wydarzeniem, które nie tak dawno miało swój finał, a mianowicie Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pod egidą Kościoła Rzymskokatolickiego. Niewiele by mnie to obchodziło, gdyby nie jeden fakt, a mianowicie słyszę teraz z wielu miejsc, jak to Kościół katolicki się protestantyzuje. A kto wam takie bzdury naopowiadał? Na jakiej podstawie uważacie, że Kościół rzymskokatolicki się protestantyzuje? To jest bzdura, kłamstwo, mało tego, to jest pomówienie. Ja się czuję protestantem, jestem człowiekiem, który odwołuje się do tego czasu odnowy Kościoła, do czasów i Lutra, i Kalwina, i Zwinglego, i oczywiście do wielu reformatorów, którzy byli wcześniej w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, większość zamordowana zresztą, jak i do późniejszych reformatorów, jak chociażby do Wesleya.